We wcześniejszym filmie udało nam się zmontować całą podstawę drukarki 3D. Dzisiaj zajmiemy się montażem prowadnic, łożysk oraz aluminiowej formatki stołu. Po wstępnym tutaj zamocowaniu tych wszystkich elementów, prętów gwintowanych oraz nóg, przyszedł czas na zamocowanie prowadnic oraz łożysk liniowych, które będą umieszczone właśnie na tych prowadnicach. To są prowadnice FI8 350 mm długości oraz łożyska liniowe, które będziemy umieszczać na tych prowadnicach. Będą to trzy łożyska. Czyli umieszczamy dwa łożyska na jednej prowadnicy oraz jedno łożysko na drugiej prowadnicy. Teraz prowadnice wraz z łożyskami będziemy umieszczać tutaj na naszych nogach. Tak jest, potrzebna jest trochę siły, żeby to wcisnąć. Teraz, kiedy już mamy wszystko gotowe, prowadnice razem z łożyskami są już na swoim miejscu, przydałoby się je zamocować. Tutaj producent przewidział mocowanie tych prowadnic do nóg za pomocą opasek. Kolejny etap to będzie zamontowanie formatki stołu, który będziemy umieszczać teraz na naszych łożyskach liniowych. Czego będziemy potrzebować? Oczywiście będziemy potrzebować formatki stołu, element drukowany, który będzie służył do trzymania paska oraz oczywiście nakrętki, śrubki oraz dwie podkładki. Używamy w tym momencie śrub M4. Mamy już teraz dokręcony nasz element drukowany 3D, który będzie mocował pasek osi Y naszej drukarki. I teraz będziemy mogli przystąpić do zamocowania całej formatki na naszych łożyskach. Teraz też będę mógł dopasować tutaj odległości między nogami, tak aby te łożyska tutaj odpowiednio wpasować w te otwory, które są wydrążone w formatce stołu. Czyli już mamy zamocowane nasze nogi. Są one tak ułożone, żeby nasza formatka stołu była odpowiednio dostosowana właśnie tutaj do łożysk liniowych, które poruszają się na prowadnicach. Teraz wystarczy przymocować bintkami formatkę stołu do łożysk. Jak widzicie, zamontowana została formatka naszego stołu, więc możemy przejść w tym momencie do następnego etapu. Drukarka będzie w pełni zamocowana i połączona z ramą.